Kalwasińskiego pojedzie w kasku niebieskim i Marcin Rempała w białym pojedzie za Barana, a rywalizować z nimi będą Protasiewicz w czerwonym i Tomasz Golob w kasku żółtym. Tomasz Golob i Piotr Protasiewicz ramię w ramię, po wewnętrznej zaś atakuje Karol Ząbik, spadł jednak na trzecią pozycję i teraz jest atakowany przez Marcina Rempałę. Oj, zepchnięty na zewnętrze toru Piotr Protasiewicz przez Tomasza Goloba. W efekcie tej akcji tarnowianina Protasiewicz spadł na trzecią pozycję. No i teraz wydaje się, że sytuacja już się unormowała. Chociaż bardzo szybko jedzie Karol Ząbik. Nieznacznie zbliżył się do Tomasza Goloba. Teraz ta przewaga żużlowca Unii, no, sięga może 2, 3, 4 metrów. Bardzo szybki jest Karol Ząbik na prostej. Ostatni atak. Bardzo szybko jedzie Ząbik i kto pierwszy? No proszę Państwa, chyba Karol Ząbik. Wspaniała akcja tego młodziutkiego żużlowca. Pokazał hard ducha. No i proszę słuchać się w owacje publiczności. Najpiękniejszy wyścig w tej chwili. Ząbik pierwszy, Tomasz Golob drugi. Wspaniała jazda żużlowca, apatora Adriany Toruń.